czy można umieścić filtrację ponad lustrem wody. Można, pod warunkiem, że na instalacji zamontujesz zawór zwrotny. Ważne jest, żebyś zamontował go pomiędzy skimerem a pompą filtracyjną, z łatwym dostępem, abyś w razie potrzeby mógł go łatwo wyczyścić. Jak działa system filtracji w basenie? System filtracji pobiera wodę z powierzchni basenu przez skimer. W skimerze znajduje się koszyk, na którym pozostają większe zanieczyszczenia, jak na przykład liście i owady. Następnie woda wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami transportowana jest do filtra, gdzie przy pompie znajduje się tak zwany filtr wstępny, czyli koszyk, który wyłapuje większe zanieczyszczenia. Należy go regularnie czyścić, gdyż zabrudzony może zatkać przepływ wody przez pompę, co prowadzi do jej zatarcia. Następnie woda przepływa przez pompę i złoże filtracyjne. Może być nim na przykład piasek, który odfiltruje z niej pozostałe zanieczyszczenia. Oczyszczona i natleniona woda wraca dyszami z powrotem do basenu. Jak dobrać filtr do basenu? Wybierając odpowiedni system filtracji, weź pod uwagę wielkość basenu, odległość od basenu oraz sprawdź jego skuteczność i efektywność. Zwróć szczególną uwagę, jakie są dostępne systemy filtracyjne i czym się różnią. Do basenów poliestrowych zalecamy filtry piaskowe lub z wkładem szklanym. W filtrach piaskowych złożem filtracyjnym jest piasek kwarcowy. Filtry te pobierają wodę z basenu za pomocą pompy sącotłoczącej i wprowadzają ją do środka, gdzie zanieczyszczenia zatrzymują się na ziarnkach piasku. Często wyposażone są w koszyczek, który wyłapuje większe elementy i poprawia efekty pracy. Oczyszczona woda wraca dyszami do basenu. Filtr należy regularnie płukać, używając funkcji płukanie wsteczne, aby uniknąć zabrudzenia i gromadzenia się na nim bakterii i grzybów. Po 2 latach użytkowania powinieneś całkowicie wymienić złoże. Natomiast w filtrze z wkładem szklanym złożem filtracyjnym jest granulat szklany. Filtry te działają na tej samej zasadzie jak filtry z piaskiem kwarcowym. Różnica polega na tym, iż wkład szklany posiada lepsze parametry oczyszczające wodę. Najlepiej świadczy o tym ilość bakterii znajdująca się w 1 cm sześciennym złoża. W granulacie szklanym jest ich zaledwie 10, a w piasku liczba ta wzrasta do 2,5 miliona bakterii. Dzięki filtracji z wkładem szklanym obniżysz także zużycie wody. Zredukujesz aż o połowę ilość zużywanej chemii. Wydłużysz żywotność filtrów oraz zmniejszysz zapotrzebowanie na energię elektryczną przez niższe obciążenie pomp. Wybierając odpowiedni system filtracyjny do basenu, zwróć uwagę na parametry pompy. Od jej wydajności zależy skuteczność i szybkość oczyszczania wody. Woda w basenie powinna zostać przefiltrowana 4 razy na dobę przez jednostkę filtracyjną. Istotny jest również materiał, z którego wykonana jest pompa i zbiornik filtracyjny. Te wykonane z tworzyw sztucznych są bardzo odporne na czynniki atmosferyczne oraz działanie chemiczne. Jak często należy wymieniać złoże filtracyjne? Złoże filtracyjne powinieneś wymieniać przynajmniej raz na 2 lata. Częstotliwość wymiany złoża zależy od rozmiaru basenu oraz od wielkości filtra, jaki posiadasz. Przy filtrach małych konieczność wymiany złoża może być częstsza, np. raz na rok. Pamiętaj, że im większy zbiornik filtra, tym dłużej będziesz się cieszył czystą wodą. W jaki sposób wsypać piasek do filtra? Piasek wsypuj do filtra zgodnie z instrukcją załączoną do filtracji. Wsypując złoże, zacznij od piasku najgrubszego, przechodząc następnie do coraz drobniejszego. Uważaj, aby piasek nie dostał się do rury centralnej wewnątrz filtra. Najlepiej zabezpiecz otwór rury na czas zasypywania zbiornika filtra. W jakiej kolejności wsypywać poszczególne granulacje piasku do filtra? Zawsze wsypuj najpierw piasek grubszy o większej granulacji, a później drobniejszy. Rodzaje złoża filtracyjnego. Odpowiedni dobór wkładu do filtra jest kluczowy dla ekonomicznego działania obiegu wody. Możesz wybrać piasek lub aktywne złoże filtracyjne. Najpopularniejszy jest piasek. Istnieją jego różne granulacje. Zawsze dodawaj do filtra najpierw piasek grubszy o największej granulacji. Aktywne złoże filtrujące jest dużo bardziej efektywne niż piasek. Jego głównymi zaletami są krystalicznie czysta woda, mniejsze zużycie chloru, brak zapachu chloru, brak patogenów, ekologiczny i ekonomiczny produkt. Złoże wymieniasz jedynie co 8-10 lat. Jak długo powinien pracować filtr w ciągu dnia? Filtracja, tak jak pieniądz, nigdy nie śpi i powinna pracować przez 24 godziny na dobę, bez względu na to, czy basen jest użytkowany, czy też nie.
Dzięki takiej pracy filtra woda w basenie zawsze będzie czysta, nie będą się w niej tworzyły tak zwane zastoiska sprzyjające rozwojowi glonów. Odpowiednia długość pracy filtra wpływa również na właściwe rozprowadzenie chemii basenowej w wodzie. Jeśli skracasz czas pracy filtracji, to powodujesz uszkodzenie powłoki basenu oraz zaburzasz dezynfekcję wody. Jakie funkcje ma zawór czterodrożny w filtracji? Możemy wyróżnić cztery główne funkcje zaworu czterodrożnego. Po pierwsze, filtrowanie. Woda wtłaczana jest do filtra, a następnie przepuszczana przez piasek. Brud pozostaje na ziarnach piasku. Aby piasek pozostał w filtrze, a do basenu płynęła tylko czysta woda, nad dnem kotła filtra zamontowane jest dno z dyszami lub gwiazda filtra. W gwieździe znajdują się małe rurki z wąskimi szczelinami, które zatrzymują piasek. Drugą funkcją jest płukanie. Po ustawieniu zaworu czterodrożnego na tę pozycję, woda przepuszczana jest rurkami szczelinowymi od dołu do filtra. Piasek zostaje wtedy podniesiony i przemieszany, a brud może oddzielić się od ziaren piasku. Wszystkie zanieczyszczenia wpływają bezpośrednio do kanalizacji. Natomiast po ustawieniu funkcji zamknięty, zawór zamyka cały przepływ wody do filtra i basenu. Nie używaj tego ustawienia przy włączonej filtracji. Ostatnia funkcja, czyli przepłukiwanie, ułożenie złoża, umożliwia początkowe czyszczenie piasku i wyrównanie dna filtracji po wypłukiwaniu. W tej pozycji woda basenowa przepływa przez filtr i odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji z pominięciem niecki. Jakie dodatkowe funkcje występują w filtracji z zaworem sześciodrożnym? W filtracji z zaworem sześciodrożnym występują dwie dodatkowe funkcje. Pierwszą jest cyrkulacja. Dzięki tej funkcji krążąca woda prowadzona jest z powrotem do basenu bez przechodzenia przez filtr. Drugą funkcją dodatkową jest opróżnianie. Umożliwia ona bezpośrednie czyszczenie odpadów oraz obniżenie poziomu wody w basenie lub osuszenie basenu. Woda bezpośrednio odprowadzana jest do kanalizacji. Czym różni się zawór czterodrożny od sześciodrożnego? Różnica leży głównie w dwóch dodatkowych opcjach, którymi najczęściej są cyrkulacja i opróżnianie. Jednak nie są one niezbędne do dobrego funkcjonowania filtracji. Dla każdej filtracji najważniejsze jest filtrowanie, płukanie zwrotne oraz ułożenie złoża. Co to jest wziernik czystości w filtrze? Wziernik czystości wody płuczącej złoże pozwala obserwować i kontrolować poziom zanieczyszczenia wody wyrzucanej po płukaniu. Szklany wziernik znajduje się w głowicy filtra. Jeśli woda jest zabrudzona, powinieneś dalej płukać złoże filtracyjne, aż we wzierniku zobaczysz przezroczystą wodę. Trwa to około 3 do 5 minut. Do czego służy manometr w filtrze? Manometr wskazuje ciśnienie przepływającej wody. Jeśli ciśnienie wzrośnie, może pojawić się problem z przepływem. Sygnalizuje to kolor żółty lub nawet brak przepływu, o czym informuje kolor czerwony. Jeżeli filtr i piasek były zupełnie nowe i czyste, oznacza to, że czas wykonać płukanie wsteczne. Natomiast jeśli ciśnienie jest za niskie, może to wskazywać, że kosz zgarniacza znajdujący się przy pompie filtra lub sama pompa może być zablokowana liśćmi lub innymi nieczystościami. Do czego służy koszyczek przy pompie filtracyjnej, czyli prefiltr? Koszyczek przy pompie filtracyjnej służy do zbierania większych zanieczyszczeń znajdujących się w filtrowanej wodzie. Pamiętaj o regularnej kontroli czystości koszyczków skimerowych oraz tych znajdujących się przy pompie. Powinieneś to robić minimum raz w tygodniu. Jaka jest różnica pomiędzy zbiornikiem filtracji z dnem krzyżowym, a tym z dnem dyszowym? Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów odprowadzania wody ze zbiornika filtracyjnego. Poprzez rozetę z rurkami szczelinowymi jest to tak zwane dno krzyżowe lub dysze rozmieszczone na całym dnie zbiornika. Rurki lub dysze mają wąskie szczeliny, dzięki którym piasek zostaje w filtrze, a do basenu płynie tylko czysta woda. Bardziej skuteczne są zbiorniki filtracyjne z dnem dyszowym, ponieważ dysze znajdują się na całej powierzchni dna. Co to jest zawór spustowy w zbiorniku filtracyjnym? Jeśli górale coraz częściej mówią, że nieuchronnie nadchodzi zima, jest to znak, że powinieneś spuścić resztki wody ze zbiornika. Umożliwi ci to odkręcany zawór spustowy w zbiorniku filtracyjnym. Aby wypuścić wodę, powinieneś zniwelować podciśnienie wytworzone w zbiorniku, na przykład wykręcając manometr. Czy można wypompować całą wodę z basenu tylko za pomocą skimera i filtracji? Możesz to zrobić przez podłączenie rury odkurzacza ręcznego do gniazda skimera. Zmień wtedy ustawienie filtracji na opróżnienie lub płukanie zwrotne. Uważaj, aby rozpoczętej czynności nie przerywać, ponieważ jeśli powietrze dostanie się do rury podłączonej do skimera, to wznowienie procesu będzie już niemożliwe.